Miniona sesja była jedną z ważniejszych w ciągu roku. Radni głosowali bowiem nad udzieleniem absolutorium dla prezydenta miasta oraz zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu. Prezydent absolutorium otrzymał przy 2 głosach wstrzymujących się. To są na pewno jedne z najlepszych lat dla miasta i wykorzystujemy je na pewno maksymalnie tak jak można. To znaczy jesteśmy przygotowani i intelektualnie, kompetencyjnie, programowo, gruntowo i pod każdym względem. I zresztą te sukcesy w postaci już chociażby sprzedaży nieruchomości pod duże inwestycje, to takie małe podsumowanie tego, co robimy na co dzień. Po zdaniem prezydenta największym sukcesem minionego roku są inwestycje. I to głównie o nich. Podczas sprawozdania z wykonania budżetu mówiła skarbnik gminy Ewelina Ślugajska. Tych inwestycji było ponad 144, jak mówiłam na sesji. To duże inwestycje drogowe. Drugi etap ulicy Bydgoskiej, blisko 4 miliony złotych. To ulica Szybowników. To między innymi wkład, dosyć znaczy wkład finansowy w mieszkania, w mieszkalnictwo generalnie. Blisko 7 milionów złotych udało się nam przekazać na działalność TBS-u. Łącznie blisko 70 lokali mieszkalnych w ramach również programu Mieszkanie na Start. Przygotowaliśmy również magazynową i strefową. Te inwestycje drogowe również widoczne są już w poprzednim roku dla mieszkańców. Z ważniejszych inwestycji skarbnik gminy wymienia także montaż siedzisk na stadionie żużlowym, ciągi pieszo-rowerowe, rozbudowę akwaparku, skwer kardynała Jerzy, przystań wodną dla Gordaliny, czy wyposażenie siedziby Straży Miejskiej oraz kawiarenki na dworcu. Dochód ogółem za miniony rok w przybliżeniu to 291 283 000 zł, wydatki 292 miliony 60 tysięcy. Deficyt więc wyniósł 776 tysięcy zł. Radni przyjęli uchwałę większością głosów. Rada Miasta wyraziła także pozytywną opinię co do lokalizacji kasyna gry w hotelu Gromada. O takie zezwolenie starała się już druga firma, tym razem z Warszawy. Pan dyrektor Filip Kaczmarski przedstawił nam swoją opinię na temat tegoż wniosku. Poinformował nas, że wizytował hotel, stwierdził, że wymaga dużej przebudowy i oni są na to gotowi. Pozytywna opinia Rady to jednak początek drogi do powstania kasyna w Pile. Decydujący głos w tej sprawie będzie mieć minister finansów, który nadaje koncesję na prowadzenie tego typu działalności. A pozytywna opinia Rady co do lokalizacji obiektu to tylko jedna z wielu formalności, których musi dopełnić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję. Artur Maras, Telewizja Asta.